Dziś naszym gościem Mariusz Staszewski, trener Arget Molesy Ostrów. Witam Cię, Mariusz. Dzień dobry, witam. Przygotowania do sezonu już w trakcie. Zaczęliście w minioną sobotę. Ile w tej chwili już treningów jest za drużyną i jakie są kolejne plany? Tak naprawdę są trzy treningi za nami. Dzisiaj jest czwarty. W poniedziałek, wtorek mamy piąty, szósty trening i w środę, jeśli pogoda pozwoli, to planujemy odjechać ten pierwszy sparing z Lublinem. W Lublinie raczej się nie odbędzie, ale u nas jest duża szansa na to, że odjedziemy ten sparing. W jakim stanie jest w tej chwili ostrowski tor od soboty, od tego pierwszego treningu? Jest duża poprawa. Jak ty to oceniasz w ogóle na ten moment? Jest duża poprawa. Zobaczymy dzisiaj, jak się zachowa. Wczoraj go jeszcze do późna robiliśmy. Wygląda dużo lepiej. Jeszcze może nie jest idealnie, ale myślę, że przez ten weekend to już dojdzie do takiego stanu, że od poniedziałku to będzie bardzo wręcz. Miałeś na treningu wszystkich zawodników, którymi będziesz dysponować w tym sezonie. Czy masz już jakieś pierwsze wnioski, obserwacje po tych pierwszych jazdach? Nie, to na razie to jest za szybko na to, żeby wyciągać jakieś wnioski. To na razie były po prostu jazdy dookoła, gdzieś tam rozjechanie się. Może część chłopaków jedzie w Anglii, to potrzebowało jak najszybciej tych kółek troszkę pokręcić, żeby... Bo w tym tygodniu w przyszłym zaczynają się już mecze tam, więc to było po prostu potrzebne i rozjeżdżanie się. A do wniosków, to wnioski to się wyciąga po sparingach, a treningi są od trenowania. Wielu kibiców zastanawiało się, w jakiej formie fizycznej będzie Tobiasz Musielak po tej poważnej kontuzji, którą miał. Ty uspokajałeś już wcześniej, kiedy rozmawialiśmy. Po tych pierwszych razach Tobiasza Musielaka na motocyklu, które zobaczyłeś, nadal jesteś spokojny, wszystko jest w porządku? No odczuwa jeszcze skutki tej kontuzji, bo to była poważna kontuzja. Ale nie jest to na tyle odczuwalne, żeby przeszkadzało mu w jeździe, a też jeszcze jest ponad miesiąc do ligi, więc jeszcze jest sporo czasu i myślę, że po tej kontuzji będzie prawie że bez śladu. On musiał jakoś zmienić przygotowania do sezonu z racji tej poważnej kontuzji. Zmierzam do tego, czy taki uraz powoduje to, że trzeba wykonywać na przykład inne ćwiczenia, bo sam mówiłeś, że to jest jednak duża kontuzja i ona ma wpływ na to, jak się funkcjonuje na co dzień. No zdecydowanie tak, chociaż ta kontuzja była na tyle wczesną jesienią odniesiona, że gdzieś tam część zimy mógł przepracować już solidnie, ale na pewno całą zimę musiał trenować indywidualnie i wszystkie ćwiczenia mieć dobrane pod siebie i pod stan swojego zdrowia. Powiedziałeś, że w przyszłym tygodniu, jeśli pogoda pozwoli, sparing z motorem Lublin, ale do Lublina raczej nie pojedziecie. Zakładam, że ze względu na stan toru będziesz wprowadzać jakieś modyfikacje w meczach sparingowych, szukać teraz dodatkowego rywala, czy mimo wszystko bez tego jednego wypadającego Lublina to i tak jest wystarczające? Czy postaramy się z Maciejem raczej zmienić termin niż zmieniać sparing partnera? Może w ten sposób. Okej. Okay. Rozumiem. Mariusz, dzieje się trochę mimo wszystko w innych klubach, bo wasi główni rywale, a więc Abramczyk, Polonia Bydgoszcz, Rof Rybnik, te dwie drużyny zdecydowały się na wzmocnienie formacji juniorskiej. Jak ty oceniasz te ruchy? Czy one jakoś mocno jej zmieniają układ sił w tej lidze? Ale to się mówiło o tym cały czas, że tak będzie, że te drużyny szukają wzmocnień. Myślę, że Boże, układu sił to nie zmienia, ale na pewno te drużyny, czyli Rybnik, Bydgoszcz i Krosno obok nas są gdzieś tam faworytem do walki o play-offy i tak to będzie. My cały czas od wielu lat bazujemy na własnych wychowankach i nie mam zamiaru szukać jakichkolwiek wzmocnień. Wiadomo, że nie szkolimy, ale jakoś skądś tych wychowanków mamy, nie wiem jak to się dzieje, ale jakoś to jest. No i tak to zostanie, stawiamy na swoich, na razie jest ich trzech, zaraz dojdzie czwarty z wiekiem do tego, żeby ubiegać się o miejsce w składzie. Pewnie z początku sezonu będzie im troszkę ciężej, bo to są młody, no, bardzo świeże chłopaki z małym doświadczeniem, ale tak od połowy sezonu myślę, że tego doświadczenia nabiorą i będziemy mieli pełnoprawną parę juniorów. Ja wymieniłem dwóch głównych rywali, ty wymieniłeś trzech, bo dodałeś jeszcze zespół z Krosna. Która z tych trzech drużyn twoim zdaniem na papierze jest najmocniejsza? Gdybyś ty miał wybrać? Nie umiałbym określić tego. Nie, no myślę, że to jest naprawdę jeszcze na chwilę obecną przed sezonem nie wiemy, kto w jakiej dyspozycji jest, który zawodnik, więc to jest praktycznie na chwilę obecną nie do określenia. Są to wyrównane zespoły z wyrównanymi nazwiskami.
I nie wskazałbym tu głównego kandydata. Myślę, że któraś z tych drużyn po prostu. Jeśli chodzi o miejsca seniorskie w twoim zespole, no to żadnej wielkiej zagadki przed pierwszym meczem nie masz, bo zawodników jest tyle, ile jest miejsc w składzie. Ja się trochę zastanawiam, jak będzie wyglądać w tym roku właśnie ta formacja juniorska. Czy na dzisiaj, który z tych juniorów dzisiaj, ten drugi junior jest najlepszy twoim zdaniem, który ma największe doświadczenie, największe umiejętności? Czy to jest tak zbliżone, że ty sam tego nie wiesz, na kogo postawić? Czy na chwilę obecną, wiadomo, że liderem tej formacji będzie Sebastian, bo z rangi doświadczenia... Doświadczenie za tym przemawia. Jeśli chodzi o doświadczenie, to na pewno tutaj większe ma Gracjan Szostak, bo ma 2 lata jazdy w klasie 250 i cały zeszły rok przejeździł w... na 500-kach, więc doświadczenie ma dużo większe jak Tobiasz, bo Tobiasz praktycznie ma na koncie 6 imprez odjechane, więc to w przypadku przede wszystkim Tobiasza ważne będą, żeby odjechał jak najwięcej biegów na początku sezonu w zawodach młodzieżowych czy w tych sparingach, bo to mu da doświadczenia. Ale mówię, no ten początek sezonu może być różny, bo mogą równie dobrze odpalić od pierwszego meczu, ale myślę, że troszkę tych biegów i doświadczenia będzie im potrzebne. I w drugiej połowie sezonu będzie to widać. Myślisz, że mimo tych osłabień, znaczy głównie jednego osłabienia odejścia Jakuba Krawczyka, Ostrów będzie mieć nadal jedną z lepszych formacji w tej lidze, jeśli chodzi o juniorów? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak. Jeśli chłopacy ci potwierdzą to, co umieją, to myślę, że będziemy mieli jedną z lepszych par juniorskich w kraju. Chciałbym jeszcze trochę porozmawiać o nowych zawodnikach. Jest aż 4 seniorów w tym roku w składzie i o twoje oczekiwania względem każdego z nich, bo Gleb Czugunow przykładowo to jest zawodnik po dość słabym sezonie na torach PGE Ekstraligi. No to właśnie ja tym Glebem nie do końca to rozumiem, że po takim słabym sezonie, no bo on tam średnio miał w granicach 1,5, to jeśli spojrzymy, to miał średnio w granicach 1,5, to jest na przykład Piotr Pawlicki, który jest wpatrywany na lidera Falubaru, Żona Góra, więc nie rozumiem, o co chodzi z tym Glebem. Wszyscy na niego tak mocno jadą, a średnia powyżej 1,5 punktu na bieg w Ekstralidze i wszyscy mówią, że on jest po tragicznym sezonie, a zawodnicy, którzy mieli podobną średnią... Nie użyłem słowa tragicznym, bez przesady. Słaby, ale to mówię, no, tylko od ciebie słyszę, tylko wszyscy dziennikarze Gleb. No kurde, to troszkę coś chyba... No ale to dobrze, bo jest po słabym sezonie. Ja bym chciał, żeby nie jechał słabiej, po prostu to będę zadowolony w ten sposób. Jak będzie miał tak słaby sezon jak zeszły, to myślę, że w pierwszej lidze będzie miał średnią powyżej 2 punktów i ja będę zadowolony. I na to rozumiem liczysz, jeśli chodzi o Gleba, na że to będzie zawodnik na średnią powyżej 2 punktów. Znaczy, ja liczę na to, do tej pory bywało tak, że przynajmniej w pierwszej lidze, czy jak wygrywaliśmy tą ligę, czy jak jechaliśmy w finałach, to było tak, że mieliśmy drużynę z dobrą parą juniorów, jeśli któryś z seniorów słabiej jechał, wtedy juniorzy zastępowali go i mieliśmy pełną drużynę. Teraz liczę, że mamy 5 dobrych, wyrównanych seniorów. Liczę na to, że oni w tym roku będą ciągnęli wynik drużyny. Poza tym do tego jest Sebastian Szosta, który będzie jednym z czołowych juniorów pierwszej ligi na pewno. Więc mamy 6 zawodników punktujących. Żadnej presji na tym drugim młodzieżowcu wchodzącym nie ma, więc może sobie spokojnie jeździć. Jak coś zrobi, to super, jak nie, to nie. A tutaj mamy 6, która ma uciągnąć wynik drużyny. Myślę, że łącznie z zawodnikiem U24, o Wiktora Jasińskiego, którego wszystkie kluby pierwszej ligi praktycznie chciały go na tą pozycję mieć. Także myślę, że mamy dobrą, wyrównaną drużynę. I teraz kwestią tylko jest tego, w jakiej ci zawodnicy będą dyspozycji. Jeśli będą w swoich dobrych dyspozycjach, to mamy bardzo duże szanse, żeby wejść do play-offu, do finału i liga wyżej. Ale mówię, to też jest dyspozycja sezonu, bo sezon sezonowi nierówny. Ja nie oczekuję też, że każdy z nich będzie miał sezon życia, ale liczę, że każdy będzie miał swój po prostu dobry sezon. Każdy z nich jest po jakichś przejściach, z tym się zgadzam. I Gleb, i Jakobsen, i Chris, wszyscy mają jakieś tam przejścia za sobą. Ale zazwyczaj jest tak, że po tych trudniejszych sezonach jest większa mobilizacja i chęć pracy. I zazwyczaj jest to, no może nie zazwyczaj, często i gęsto jest tak, że po słabszych sezonach są lepsze, a po lepszych są gorsze, więc liczę na to, że po tych trudnych sezonach, bo każdy z nich miał jakieś tam swoje trudności w zeszłym roku, teraz będzie lepiej. Widzę zresztą po zaangażowaniu, że no każdy z nich ma coś do udowodnienia. Każdy też czyta opinię na ten swój temat, że jest po słabym sezonie, albo po takim, albo po takim.
i chcę pokazać, że stać go na dużo więcej. Poza tym każdy z nich w rozmowie ze mną przy rozmowach kontraktowych głównym pytaniem było to, czy chcemy awansować, bo oni są zawodnikami, którzy chcą awansować do Ekstraligi i z tym klubem, który awansuje, gdzieś tam próbować swoich sił w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ty wyznajesz właśnie zasadę, że chcąc awansować do PGE Ekstraligi, trzeba mieć zawodników, którzy chcą tam wrócić lub za chwilę zadebiutować, którzy są rozwojowi, a nie już odcinają kupony i raczej nie myślą o powrocie do Ekstraligi, bo wiedzą, że to przeszłość, czy to nie ma znaczenia po prostu? Myślę, że nie ma znaczenia, zresztą my sami jesteśmy przykładem tego, że nazywano Ostrowie gdzieś tam oddziałem geriatrycznym, a awansowaliśmy z tymi staruszkami do Ekstraligi, więc myślę, czyli że to twoim zasady zdaniem nie opowiadanie takich historii, że w tych decydujących meczach zawodnicy, którzy są już wiekowi, którzy już w Ekstralidze byli, że im nie będzie zależało, to rozumiem, że to można między bajki włożyć, twoim zdaniem. Myślę, że to wchodzi indywidualna ambicja zawodnika i podejście do jazdy, a metryka tutaj nie za wiele ma wspólnego z rzeczywistym wynikiem na torze. Okej, okay. Chciałem porozmawiać jeszcze o rzeczach, które dzieją się w całej lidze. Niedawno usłyszeliśmy o nowym kontrakcie telewizyjnym. Kluby w przyszłym roku mają otrzymać znacznie większe pieniądze niż ma to do tej pory. Jak ty odebrałeś tę informację? No pozytywnie, bo jest to praktycznie kwota pięciokrotnie wyższa niż jest w roku obecnym. Chociaż na pewno nie są to i nie ma co porównywać tego do pieniędzy, jakie są w Ekstralidze. Ale jak ja do tego podchodzę, jest to bardzo dobre dla klubów pierwszoligowych, ale liczę na to, że my w przyszłym roku będziemy klubem ekstraligowym. Mhm. Pojawia się też temat od przyszłego roku ewentualnej jazdy pierwszej ligi, a w zasadzie jest to pewne czwartki. To będzie duży problem dla pierwszoligowców? Frekwencyjnie na pewno tak, no bo nie ma co się oszukiwać, że te mecze, które rozgrywaliśmy nawet w poprzednim roku w tygodniu, no frekwencyjnie byliśmy bardzo, bardzo dużo plecy. Chociaż może, no mówię, jeśli będzie ładna pogoda i zawody będą gdzieś tam 19:30, to może gdzieś tam się kibice skuszą, ale no na pewno, no, odbije się to na frekwencji na pewno. Mhm. A już jeszcze na koniec jedno pytanie, bo mówiłeś o tym, że mamy w Ostrowie zawodników, którzy chcą wrócić do PGE Ekstraligi, że takie mają ambicje, takie cele, że widzą siebie w niedługiej przyszłości w PGE Ekstralidze. Myślę też, że w Ostrowie mamy takiego trenera, który chciałby pracować w PGE Ekstralidze bardzo niedługo. Jak ty podchodzisz do tego sezonu? Musi być awans i wtedy możesz zostać, bo już nie ja chcesz myślę, pracować dłużej na niższym poziomie? U progu sezonu jesteśmy teraz, nie jest czas i mowa na to, co ja zrobię po sezonie. Na razie w 100% skupiam się na swojej pracy tutaj, której mi nie brakuje. Sezon jest długi. Najważniejsze, żeby omijały nas kontuzje. Cel jest jasno postawiony. Będziemy robić wszystko, żeby do niego dojść. A czy się uda, to zobaczymy. Mówię, na razie pracujemy na to, żeby było dobrze. I na chwilę obecną myślę, że tyle wystarczy. Dobra, to będziemy cię o to pytać później. Na razie dziękuję. Naszym gościem Mariusz Staszewski był ten Arget Malesostów. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.